Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek, nadzieja zwycięstwa. Zwycięstwo chrześcijan nad siłami zła jest nie tylko możliwe. Biblia wyraźnie wskazuje, że możemy mieć nadzieję na to zwycięstwo. Studium list do Rzymian 8:26-39, o czym Paweł mówi w tych słowach. Jak uzasadnia pewność, z jaką chrześcijanie mogą patrzeć w przyszłość. Zwróć uwagę na wszystkie wspaniałe obietnice i słowa zachęty zawarte w tych wersetach. Czy możemy je uczynić czymś więcej niż teologicznymi pojęciami i miło brzmiącymi zdaniami? Czy możemy żyć zgodnie z wyraźnymi naukami Słowa Bożego przedstawionymi w tych wersetach? List do Rzymian, 8 rozdział i wersety 26-39. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, który przedtem znał, przeznaczył właśnie, by się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych ich powołał, a których powołał, tych ich usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł. Więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jako napisano, z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Słowa zawarte w tych wersetach stały się kanwą dyskusji na temat predestynacji. Jednak wypowiedź ta znajduje się w kontekście wielkiej obietnicy. Paweł podaje przynajmniej dwa zasadnicze powody wdzięczności chrześcijan wobec Boga. Po pierwsze, Duch Święty pomaga nam w naszej niemocy i wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Po drugie, zgodnie z odwiecznym zamysłem Najwyższego, wszystko, w tym także przykre doświadczenia, służą ostatecznie dobru chrześcijan, bez względu na to, jak trudno nam to obecnie pojąć. Zaufanie do Boga powinno, pomimo trudności, jest niezbędnym składnikiem życia z wiarą, a nie patrzenie na nie z boku. W tych wersetach Paweł uzasadnia ufność wyrażoną w liście do Rzymian 8:28. A wiem, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. W tych wersetach wskazuje on, jak rozwija się zamiar Boga wobec tych, którzy Go kochają. Zamiar obejmujący cały proces zbawienia. Jaki argument Pawła
mający wzmacniać zaufanie chrześcijan, osiągnął punkt kulminacyjny w Rzymian 8:31-34. Zwróć uwagę zwłaszcza na werset 8:31. Czego dowiadujemy się z tych wersetów osobiście w kontekście wielkiego boju? 31-34. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwienia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł? Więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. W tych wersetach wymieniony jest szereg czynników, na które chrześcijanin może odnieść zwycięstwo. Zwróć uwagę, że potęgi niebieskie są wymienione wśród tych czynników. Szeroki zakres listy sporządzonej przez Pawła wskazuje, że nie ma we wszechświecie niczego, nad czym chrześcijanin nie mógłby odnieść zwycięstwa dzięki Jezusowi. Dziękuję.